cześć, cześć, na kanale Kamil Nalepow, teraz bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w kolejnym poradniku, w kolejny weekend na tym kanale. I w dzisiejszym filmie kolejny odcinek z waszej ulubionej serii Jak montować jak? Jakiś tam hand daleko dawno temu była ankieta, jakiego youtubera byście chcieli, tam wtedy wygrał Bluet. Cały czas naturalnie śledzę wasze komentarze i liczebnością wybieraliście Jacoba, jak i również w ankiecie, która też się na tym kanale ostatnio pojawiła. Jak możecie zauważyć, macie decydujący głos, więc w komentarzach możecie proponować kolejnych twórców. I w dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak montować filmy jak Jacob. Obejrzałem kilka jego ostatnich filmów i na wszystkich filmach praktycznie ten montaż się powtarza. Jest wszystkie te efekty, które są dość charakterystyczne dla niego, których jeszcze nie zdradzałem na tym kanale, wam w dzisiejszym odcinku pokażę. A ja w tym czasie nie będę przedłużać, bo ostatnie wstępy były naprawdę bardzo, bardzo, bardzo długie. Stąd też tak szybko mówię, aż nawet rymuję. O kurde, dobra, za dużo. Jeżeli ktoś z was jest tutaj nowy na tym kanale, to oczywiście byłoby bardzo miło, jakby zasubskrybował kanał, zaznaczył dzwoneczek, bo powoli zbliżamy się do 75 tysięcy subskrypcji. Za co wam bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Zostawcie łapkę w górę, spróbujmy wbić 1000 łapek w górę. To tyle słowem wstępu, przechodzimy do komputera i już wam pokazuję wszystkie efekty, które w dzisiejszym odcinku chciałbym wam przedstawić. Okej, znajdujemy się już właśnie przy komputerze i pierwszym efektem, jaki wam przedstawię w dzisiejszym poradniku, są te wstępy, które są dość charakterystyczne dla stylu montażu Jacoba, czyli te po prostu napisy, które są na wstępie. Pokażę wam dwa sposoby, jak takie zrealizować. Pierwszy sposób będzie w Premierze Pro, czyli w tym programie, w którym teraz się znajduję, a drugi sposób zrobimy sobie identyczny, ale w After Effectsie. Efekty końcowe będą podobne, bądź też nawet i identyczne, a od was zależy, który sposób wam bardziej przypadnie do gustu. Jeżeli ktoś ma samego Premiera Pro, no to raczej wybierze tą pierwszą opcję, jeżeli ktoś ma After Effectsa, to może skorzysta z tej drugiej. To już zależy od was. Ja wam oczywiście przedstawię obydwie wersje. Czyli teraz naturalnie będę w naszym Premierze Pro, oczywiście wybieram narzędzie tekstu, no i tworzę sobie jakieś tam wstępne jakieś teksty. Pierwszy to nie będzie siema. Oczywiście sobie zmienimy czcionkę na Fortnite'ową. Mogę się mieć, ale chyba się ona nazywa Bourbonk. Tak, nie zapomniałem. No i sobie oczywiście ten tekst powiększymy i wyśrodkujemy na sam środek. Ok, mniej więcej mamy na środku. No i co, teraz nam nie pozostaje nic innego, jak sobie zduplikować te teksty. Dajmy na to sobie takie trzy warstwy damy. No i na drugi napiszemy sobie zamiast siema poradnik. Ok, a tutaj napiszemy Polska na przykład. Ok, teraz obydwa wszystkie te teksty, wszystkie trzy, znaczy się wyśrodkujmy sobie i dajmy na środek. Tak samo ten. Dobra, ok, skróciłem sobie troszeczkę te teksty, aby one nie były tak długo wyświetlane, czyli tak mniej więcej co sekundę, bądź też pół sekundy się one zmieniają. I teraz nałożymy przejścia właśnie na te napisy, aby one tak fajnie w sposób animowany się pojawiały i znikały, tak jak to też ma miejsce u Jacoba. W tym celu wpisujemy w zakładce efekt Impact i wybieramy przejście Impact Pop. Zakładam się, że większość z was nie ma tych przejść, dlatego też odsyłam was teraz, bądź też po filmie, do tego poradnika, w którym przedstawiłem wam, jak w sposób poprawny, albo skąd po prostu wziąć te przejścia, skąd je po prostu zainstalować, wziąć. No i do tego właśnie celu wybierzemy sobie Impact Pop i nałożymy je w sposób następujący, jak ja właśnie to robię. Czyli po prostu przeciągamy i ustawiamy impakty na końcu naszego tekstu, jak i w środku, bądź też na początku, zależnie gdzie musimy to ustawić. No i zobaczcie, teraz otrzymaliśmy już taki właśnie efekt tych pojawiających się napisów. Oczywiście możemy naturalnie to sobie wydłużyć, to sprawi, że po prostu te napisy będą się nieco dłużej chować i pojawiać, bądź też jak sobie skrócimy, oczywiście to one coraz szybciej się będą pojawiać. To już zależy od was, jak sobie to dostosujecie, czy chcecie, aby te napisy dłużej się pojawiały, czy też krócej. Uważam, że tak jak jest teraz, jest super. Teraz dodamy sobie jeszcze efekt glow, czyli taki efekt blasku, aby te nasze napisy bardziej się błyszczały, ponieważ domyślnie, jak teraz stworzyliśmy ten tekst, on jest po prostu nałożonym tekstem i nie ma żadnego blasku, nic w sobie nie ma. My teraz upiększymy nasz tekst. W tym celu w efektach, w zakładce efekt, teraz wpisujemy sobie taki efekt jak efekt glow. No i akurat w Premierze Pro mamy tylko do wyboru VR Glow, więc nie pozostaje nam nic innego, wybrać właśnie ten efekt, przerzucić na nasze teksty. Na razie przerzucę sobie tylko na jedną warstwę i sobie dostosuję tutaj cały blask. Jak możecie zauważyć, troszeczkę już ten blask się nałożył. Dla porównania, nie ma blasku, jest blask, ale my sobie teraz go troszeczkę transformujemy, aby on jak najlepiej się tutaj prezentował na naszym napisie. W tym celu najpierw sobie zajmiemy się radiusem, troszeczkę sobie z jakichś niewiadomych przyczyn wywaliło mi nagrywanie, przepraszam bardzo, teraz już jesteśmy z powrotem, ale tak czy siak, troszeczkę powiększyliśmy jasność naszego glow i teraz bez problemu możemy sobie ten kurczę, wywala mi nie wiadomo czemu nagrywanie. Okej, teraz mnie na przykład nie wywaliło, nie wiem czemu. Ale dobra, kopiujemy sobie efekt z Ctrl VR Glow, nasz efekt Ctrl C i na sobie klikamy tutaj na naszą warstwę Ctrl V i to samo robimy tutaj Ctrl V. I teraz zobaczcie, mamy nasz blask na naszych napisach nałożony. Teraz jeszcze pozostało nam dodanie takich
strzałeczek fortnite'owych, takiego efektu, nie wiem jak to nazwać. Jeżeli chodzi o ten efekt, znajdziecie go praktycznie wszędzie. Jednakże niekoniecznie za bardzo wiem, jak wam mogę powiedzieć, jak ten efekt znaleźć, w sensie jak go wpisać. Okej, przeszukałem, wystarczy, że piszecie sobie anime white lines na YouTubie i po prostu wybierzecie sobie jedną z animacji, które tutaj są do wyboru i je sobie po prostu pobierzecie na komputer. No i kiedy sobie już taką animację pobierzecie, przeciągamy sobie oczywiście naturalnie do naszego Premiera Pro. Ja mam, moja animacja się nazywa Anime Zoom Green Screen, też taką gdzieś na YouTubie kiedyś znalazłem. Przeciągam sobie tutaj, następnie sobie ucinam tą animację, ponieważ ten dalszy ciąg mi nie będzie już potrzebny. Ja nie chcę, aby ta animacja 30 sekund się pojawiała, tylko przez pierwszą sekundę, dwie. No i naturalnie oczywiście muszę sobie teraz ten efekt powiększyć, czyli skalę zmienić do 150, aby była na całym ekranie, oraz efekt usunąć teraz te zielone tło, używając efektu, który najbardziej wam polecam do usuwania zielonego tła, kiedy tło jest jednolite, najlepiej się sprawdza i najszybciej, efekt Ultra Cave. Przeciągamy sobie go tutaj, proszę bardzo, a następnie klikamy na ikonkę pipety w efekt Control przy efekcie Ultra Cave, który przed chwilą wrzuciliśmy, klikamy na tą pipetę, najeżdżamy tutaj na zielone tło, pyk, usunięte za jednym strzałem jakby. No i teraz już mniej więcej ta animacja, te napisy początkowe wyglądają jak u Jacoba. Jednakże u Jacoba te napisy jeszcze się troszeczkę ruszają, w sensie, no ruszają się, co ja mówię, troszeczkę, ruszają się, po prostu się ruszają. Tutaj byśmy musieli zainstalować jakiś plugin, bądź też sami się namęczyć i ustawić jakąś animację i sami wyanimować, aby ten napis się ruszał. Ja posiadam taki efekt, on jest darmowy, jakbyście chcieli coś zainstalować, i po wpisaniu hand mogę sobie wybrać jakąś animację właśnie naszego napisu, aby on się ruszał. Zobaczcie, teraz na przykład w ten sposób się rusza, on troszeczkę się za mało rusza, może sobie wybrać Xtreme, teraz powinien się bardziej ruszać, nie wiem, ja mało co z tego szczerze korzystałem, zainstalowałem sobie to kiedyś, ale tak czy siak w ogóle z tego nie korzystałem. Aczkolwiek jak sobie przerzucimy te efekty właśnie na nasz tekst, no to zobaczcie, nasze napisy się troszeczkę ruszają. Jednakże jest to pierwsza opcja, którą chciałem wam przedstawić, zrobienie jej w Premiere Pro, jeżeli ktoś nie ma After Effectsa, a w After Effects jesteśmy w stanie o wiele lepiej to zrobić i o wiele bardziej efektywnie i wizualnie i jakościowo, ponieważ jak widzicie, do Premiere Pro byśmy musieli zainstalować przejścia impacty, jak i również przejścia jakieś na handy. Linka do filmu oczywiście z tymi efektami, skąd ja je mam, wrzucę wam w opis, więc możecie sobie zerknąć, a ja wam teraz pokazuję drugi sposób, jak te napisy bym wykonał, jednakże już w After Effectsie. W tym celu stworzymy sobie nowy itemek, nową warstwę, a dokładnie wybierzemy sobie tutaj, w sumie to jest obojętnie, ale możemy wziąć adjustment layer, weźmy sobie 60 klatek, ok, nałóżmy sobie tutaj. No i teraz tak, mamy naszą adjustment layer, ale co dalej, co dalej? Klikamy po prostu prawym wszystkie myszki na tą naszą warstwę i wybieramy opcję Replace with After Effects Composition i teraz czekamy, aż After Effects nam się włączy. To troszeczkę trwa. No i kiedy nasz After Effects się włączy, powinniśmy widzieć tą adjustment layer, którą przed chwilą tworzyliśmy w Premiere Pro, już w After Effectsie. I teraz w After Effectsie będziemy edytować cały ten klip, a od razu automatycznie będzie się nam to wszystko przesyłać do Premiere Pro. No i co, naturalnie, tak jak wcześniej to było, tworzymy sobie kilka warstw, czyli znowu siemka, ustawimy sobie tutaj również font Burbank, linka do tego fontu jak znajdę, to też wam dam w opis, jest to właśnie, nie wiem czy ten sam rzeczywiście font, co co występuje w Fortnite, czy też nie, czy jest on zbliżony, bądź też podobny, nie mam pojęcia szczerze mówiąc, jednakże no na pewno jest podobny, nie wiem czy identyczny. Jeżeli chodzi o zrobienie tej animacji w After Effects, będzie to o wiele na pewno lepsze pod względem jakościowym, no bo jednak After Effects się głównie skupia na tworzeniu animacji, na tworzeniu efektów, bądź też efektów specjalnych do naszych filmów, no i po coś ten program jednak jest stworzony. Jednakże jeżeli chcemy sobie też dużo, dużo zaoszczędzić na czasie, to teraz też zapraszam was do innego poradnika też na tym kanale, czyli jak montować filmy jak czajnik, jak dobrze pamiętam. Tam spośród tych wszystkich efektów pokazałem wam napisy czajnika i czajnik korzysta, a dokładnie monterzysta czajnika, z takiego pluginu do After Effectsa Animation Composer, który pozwala nam o wiele szybciej animować nasze teksty i również sobie w dzisiejszym odcinku też z takiego pluginu będziemy korzystać. No i po prostu już sobie damy spokój z instalacją tego na naszym poradniku, dlatego jeżeli ktoś nie ma czegoś takiego, no to odsyłam was do tego filmiku. Tam na początku jako pierwszy efekt chyba nawet to instalowałem, więc nie musicie nawet całego filmiku oglądać. Wykorzystamy sobie właśnie Animation Composer. No i kiedy mamy już naszą animację tekstową stworzoną, klikamy na nią, a następnie w Animation Composer rozwijamy sobie folder Starter Presets, rozwijamy sobie folder Transitions 2D layer, a nawet możemy sobie kliknąć, wtedy mamy tutaj wgląd na te wszystkie animacje i zajrzamy na sam dół i nas będzie interesować, jak dobrze się nie mylę, ta pierwsza, znaczy ta ostatnia
ten ostatni efekt, klikamy sobie raz i wybieramy opcję Both. Ok, w ten oto sposób nałożyliśmy sobie efekt wlatywania naszego napisu, w ten oto sposób. No i teraz sobie przyspieszymy pojawianie się tego napisu, no bo też te napisy będą się szybko zmieniać względem tego, jak będziemy szybko mówić, tak? Jak tam Jacob na swoich filmach mówi, siema, siema, z tej strony, nie wiem, nie oglądam filmów Jacoba, ale z tego co tam widziałem, napisy pojawiają się względem tego, co on tam mówi. No i dajmy na to, że też tutaj przykładowo też tak będziemy robić. Uważam, że możemy tak zostawić, jak jest teraz. Wiem, jest to szybkie, ale spokojnie, jeszcze to ładnie ogarniemy. Mamy pierwszy napis. Teraz tak, szybko wam wytłumaczę. Jak sobie nałożymy ten efekt przejścia jakby na nasz napis, możemy sobie tym suwakiem, od razu tym jakby tym markerem lecieć w prawo bądź też w lewo. Jeżeli pojedziemy w prawo, tu będzie większy odstęp, to znaczy po prostu ta animacja będzie się dłużej pojawiać. Jeżeli ten marker będzie bliżej początka bądź też końca naszej warstwy tekstowej bądź też innej warstwy, ta animacja będzie się o wiele szybciej zaczyna się kończyć. Zobaczcie, teraz na przykład ona się tak długo pojawia i w tym momencie już ten tekst jest stabilny, nic się po prostu z nim nie dzieje i tutaj z powrotem on się rusza. Jak sobie damy na przykład dotąd, to od tego już momentu, zobaczcie, ten tekst się porusza. Dobra, nałożymy sobie tutaj efekt glow, tak jak to było w Premierze Pro, jednakże tutaj sobie możemy już nałożyć po prostu efekt glow, nie VR glow, tylko sam glow. Narzucamy sobie go, radius sobie powiększymy i sobie intensywność troszeczkę zmniejszymy. Ok. Tu się o wiele to lepiej, przyjemniej, w ogóle wizualnie lepiej robi. Nie wiem, ja jakoś jestem bardziej przyzwyczajony do After Effectsa, jednakże może ktoś z was jest zwolennikiem Premiere Pro, nie wiem. Dobra, mamy nasz pierwszy tekst zrobiony i jeszcze sobie nałożymy tutaj efekt Wiggle, który właśnie zezwala nam na robienie takiej animacji, znaczy na takie nakładanie poruszania się naszych tekstów. O, zobaczcie. I to już jest domyślnie w After Effectsie, nie musicie nic instalować i o tyle dobrze, tak? No i dobra, mamy nasz pierwszy tekst. Nie wiem, jeżeli jest dla was za szybki, bądź też ten radius jest za duży, po prostu ten napis za szeroko sobie lata, możemy sobie ten tą wartość powiększyć bądź też zmniejszyć. Jeżeli sobie dam na przykład 250, to ten tekst będzie miał większy obszar ruszania się, tak? Czyli on będzie sobie mógł skakać praktycznie po takim obszarze, tak? Jeżeli sobie na przykład dam 1000, to daję mu zezwolenie, że on może latać nawet praktycznie po całym ekranie. Ja bym proponował takie 25, myślę, że 25 będzie jak najbardziej ok. Jeżeli byśmy chcieli przyspieszyć, aby ta animacja się szybciej poruszała, no to możemy zrobić tak jak teraz, bądź też możemy zwolnić, na przykład dać 0,5 sekundy, czyli 0,5 poruszenie na jedną, na poruszenie na 0,5 sekundy. No i to się na przykład w taki sposób prezentuje. Spróbujmy dać 1,5. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać. 1,5 i 25. Myślę, że jest ok. Ale ta jedynka też będzie ok. Dobra, jest jedynka. Dobra, to będzie 1,5. Teraz tak. Klikamy na naszą warstwę Ctrl D. Z Shiftem jedziemy w prawo i możemy sobie nasz tekst zmienić na przykład. Tak jak było tam poradnik. Ctrl D. Znowu sobie damy w tym miejscu. Ok. I tam było Polska, nie pamiętam nawet, jak tam napisałem. No i dobra, mamy te nasze trzy teksty, no i się one w ten oto sposób prezentują. Myślę, że lepiej i bardziej identycznie jak u wstępów Jacoba. Teraz tak, dodamy sobie jeszcze motion blur, który spowoduje, że nasze teksty, jak będą się chować, bądź też pojawiać, będzie taki efekt rozmazania. Zobaczcie, nie ma, jest. I to też o wiele bardziej nam doda takiego lepszego wglądu. Może nie jest to za bardzo widoczne na pierwszy rzut oka, jednakże gdybyśmy sobie naszą animację chowania napisów troszeczkę powolnili, tak jak w ten sposób, teraz na przykład mamy rozmazanie i się to prezentuje w ten sposób. Wyłączę motion blura i zobaczcie, no jest taka minimalna różnica, ktoś więcej pracuje przy After Effectsie, ten na pewno zauważy różnicę. I co, teraz nie pozostaje nam nic innego, jak również nałożyć tutaj efekt tego anime. Oczywiście również dajemy sobie tutaj skalę 150. Tutaj niestety nie mamy, jak zobaczycie, efektu Ultra K. Będę wam polecał tutaj użyć K-Light 1.2. Przerzucamy sobie i usuwamy kolor zielony. I proszę bardzo, K-Light działa podobnie jak Ultra K w Premierze Pro. No i również uzyskaliśmy ten sam efekt. Abym nawet powiedział, że o niebo lepszy niż w Premierze Pro. To już zostawiam do waszego porównania. Możecie dać znać w komentarzach, który efekt według was jest lepszy, czy lepiej to zrobić w After Effectsie, czy też w Premierze Pro. Tak samo oczywiście możemy sobie te wiggle, jak i efekty przejść, nałożyć na nasze teksty, znaczy na nasze obrazki i też te obrazki tutaj wklejać, tak jak to było u Jacoba. Jeżeli jednak opanujecie z tego poradnika właśnie tworzenie takich oto napisów, to dodawanie jakichś obrazków nie będzie dla was żadnym problemem. Tam też u Jacoba była animacja hajsu. Ja osobiście chyba nie mam takiej animacji na swoim komputerze, aczkolwiek jak tutaj wpiszemy sobie chociażby Money Green Skin Effect, to na pewno coś ciekawego
znajdziecie. Może nawet identyczny efekt, z którego korzysta montażysta Jacoba. Kolejnym efektem też będą napisy, jednakże one są już troszeczkę przestarzałe, jeżeli chodzi o polski styl montażowy, że tak to powiem, ponieważ pierwsze takie napisy zapoczątkował Freeze, mogę się mylić, aczkolwiek u Freeza, jak u takiego najbardziej popularnego twórcy, pojawiły się właśnie takie napisy jako pierwsze, bynajmniej też tam u niego zauważyłem. No i te napisy są już troszeczkę przestarzałe, aczkolwiek może jednak ktoś będzie chciał też wiedzieć, jak takie napisy zrobić, a są one naprawdę bardzo, bardzo proste i można je zrobić od razu w Premierze Pro. Tworzymy sobie naturalnie oczywiście tekst, siema, siema na przykład, ok. Ustawiamy sobie go, dajmy na to, na środku, albo nie, tam było coś 2000 like, no to niech też będzie 2000 like, albo tam było 2000 punktów, nieważne. Pierwsze co, to oczywiście sobie ustawimy jakiś kolor. To jest akurat mało ważne. Możemy sobie dać na sam start kolor czerwony. Dajmy sobie czerwony, zaufajcie mi. No i następnie sobie jeszcze nałożymy efekt drop shadow, który dzięki któremu będziemy mogli sobie nałożyć cień za nasz tekst. Zawsze opacity daje sobie na 100, dystans daje na 0, a softness zależnie od tego, jak to się prezentuje. Myślę, że tak będzie ok, jak jest teraz. I teraz tak, dlaczego jest to ważne, jaki kolor ustawiliście na początku? Ponieważ teraz nałożymy sobie jeszcze jeden efekt, nazywa się on change color. Nakładamy go sobie, no i po nałożeniu naszego efektu change color wybieramy sobie albo pipetę, albo tutaj klikamy i wybieramy kolor, który sobie przed chwilą wybraliśmy, czyli w moim przypadku czerwony. Najważniejsze, abyśmy po prostu wybrali ten sam kolor, co wcześniej domyślny był kolor właśnie naszego tekstu. I teraz tak, klikamy sobie tutaj zegareczek przy Hue Transform, ważne, żebyśmy byli tym tutaj naszym wskaźnikiem na samym początku naszej właśnie warstwy tekstowej. Klikamy sobie tutaj ten zegareczek Hue Transform, jedziemy sobie do końca właśnie naszej warstwy i wpisujemy sobie na przykład 720. No i zobaczcie, w ten oto sposób uzyskaliśmy animację właśnie takiej kolorowego. Po prostu nasza animacja zmienia kolor, tak? Tak jak właśnie teraz widzicie. I co teraz? Co teraz? Teraz jeszcze by się przydało. Co by się teraz przydało? Troszeczkę widać kolor czerwony. Możemy sobie to oczywiście w tolerance zminimalizować, na przykład damy sobie na 100 i wtedy nie widzimy już żadnego takiego takiej pikselozy, albo tego po prostu poprzedniego koloru. Teraz jest jak najbardziej ok. Możemy sobie jeszcze zduplikować cień, czyli Ctrl-C, Ctrl-V i ten cień jest troszeczkę większy. Możemy jeszcze raz dać Ctrl-V, ok, teraz będzie ok. I teraz jeszcze sobie nałożymy na koniec efekt glow. No, możecie w komentarzach napisać powoli RIP komputer, bo już powoli nie dają rady. Ani z filmami, z live'ami to ostatnio zauważyłem, że nie daje rady. Teraz widzę, że z filmami również jest ciężko. Nieważne, przerzucamy efekt glow. I możemy sobie dzięki efektowi glow jeszcze narzucić minimalny blask. Robimy to samo jak przy pierwszym efekcie, jednakże ja widzę, że już nie chcę ryzykować z moim komputerem, bo jest ciężko. Ale jak już sobie dodamy jeszcze glowa, no to na koniec wybieramy sobie Impact Pop, nakładamy na początek, na koniec. Oczywiście sobie rozszerzamy troszeczkę, by ta animacja się dłużej pojawiała. No i w ten oto sposób uzyskujemy, tylko sobie przerenderuję szybko tą naszą animację, nasz tekst. Uzyskujemy właśnie ten tekst, który jest u Jacoba. Okej, proszę bardzo. Kolejnym efektem z tych takich bardziej prostszych efektów, który dodatkowo też wam pokażę, chociaż jest on na tyle prosty, że w sumie mogłem go ominąć. Naprawdę jest on banalnie prosty. Są to te przybliżenia i oddalenia, jakie są na filmach Jacoba, dzięki czemu właśnie jest zachowana taka dynamika w jego filmach. Jeżeli chodzi o to, to jest to naprawdę banalnie, banalnie proste. Zobaczcie. Szukamy fragmentu, gdzie się na przykład witamy. Hej, cześć, witaj się na kanale. Czyli tutaj. Hej, cześć, witaj się na kanale. Kamil, ale teraz bardzo, bardzo serdecznie. I teraz na przykład tutaj jest w kolejnym odcinku, w kolejnym poradniku, w kolejny weekend na tym kanale. No i okej, mamy takie na przykład dwa podzielone materiały w jednym filmie. I teraz chcemy sobie nałożyć właśnie te przybliżenia. Naprawdę nic ciężkiego. Jesteśmy na tym pierwszym klipie, klikamy sobie zegareczek przy skali, dajemy sobie ten punkcik na sam start. Tutaj wpisujemy sobie 110, dajemy na sam koniec, klikamy na motion, Ctrl-C, idziemy tutaj, Ctrl-V, dopasowujemy nasz ostatni tutaj końcowy prawy punkcik do końca i zobaczcie. Hej, cześć, witajcie na kanale, Kamil Alepow, teraz bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w kolejnym poradniku. Naprawdę banalnie proste, możemy to zrobić też na odwrót, czyli po prostu sobie zamienimy te punkciki i teraz mamy bardziej oddalania. W kolejnym odcinku, w kolejnym poradniku, w kolejny weekend, na... Naprawdę nic ciężkiego. Ale może komuś się to przyda, może ktoś nie wiedział. Nigdy nic nie wiadomo. Kolejnym efektem, jaki wam przedstawię, jest efekt pisania. Myślę, że wam się ten efekt przyda, jak nie teraz, to w przyszłości. Montażysta Jacoba jednakże troszeczkę poszedł na łatwiznę, ponieważ odpalił taki bardzo profesjonalny program. Wydaje mi się, że większość z was ma na niego licencję, jest to program Paint. No i w Paincie ustalił sobie tło na kolor czarny, wybrał sobie pędzel koloru białego i napisał 500 like, czy coś takiego.
No i oczywiście nagrał ekran i po prostu później to wrzucił do Premiera Pro do filmu, tak? Do montażu. No można zrobić to w taki sposób i się nie namęczyć, bądź też można zrobić to w lepszy sposób i lepiej efektywny. Później też możemy tą warstwę edytować, dodawać jakieś efekty i to wszystko zrobić w After Effects. Więc to jest pierwsza wersja, taka na łatwiznę, a druga wersja, druga taka cięższa opcja to właśnie zrobienie tego w After Effects. W tym wypadku znowu sobie tutaj stworzymy Adjustment Layer, ja sobie już przerzuciłem, bo mam. Klikamy prawym przyciskiem myszki Replace with After Effects Composition. Mamy tutaj naszą warstwę, proszę bardzo. No i do tego będziemy potrzebować dwóch zakładek, czyli zakładki Paint oraz zakładki Brushes, które możemy sobie wybrać, jeżeli ich nie macie, to wystarczy, że znajdziecie na zakładkę Window i wybierzecie sobie zakładkę Brushes oraz zakładkę Paint. Jeżeli macie tutaj tego ptaszka, to znaczy, że gdzieś te warstwy są aktywowane, te okienka właśnie na waszym interfejsie. No i teraz tak, klikamy prawym przyciskiem myszki, klikamy New Solid. Wybieramy sobie solid, no myślę, że kolor czarny będzie najbardziej ok. Klikamy dwa razy na naszą warstwę, wybieramy pędzel i zobaczcie, teraz możemy pisać i dzięki czemu uzyskujemy właśnie animację pisania. Jedziemy naszym wskaźnikiem na sam początek. Jednakże jeszcze przed tym, jak przejdziemy do rysowania, szybki poradnik. Tutaj wybieramy sobie naturalnie kolor naszego pisaka. Teraz na przykład wybrałem sobie biały. Tutaj wybieramy sobie pędzel. No, tutaj jest w sumie obojętne, który sobie damy, może być ten, który teraz mam. Możemy sobie wybrać ten, obojętnie. I teraz tak, jak widzicie, jak coś narysuję, to szybko znika. Dlaczego? Ponieważ zobaczcie, wpisuję sobie na przykład 5 i to zniknęło. Ale jak kliknę sobie spację, to jest animacja rysowania. Czyli to, co przed chwilą narysowałem, animacja się tego znajduje. I jak kliknę sobie literkę U, mogę sobie zobaczyć właśnie tą animację. Kiedy się ona zaczyna, kiedy się ona kończy i zobaczcie, rzeczywiście tak się to znajduje. W tym miejscu się kończy, w tym się zaczyna. Jeżeli uważam, że ta animacja się za szybko pojawia, myślę, że za wolno, dajmy na to, że jest ona za wolna, możemy sobie ten punkcik dać bliżej, no i zobaczcie, teraz ona się szybciej pojawi. A jak sobie dam dalej ten punkcik, no to oczywiście się ta animacja będzie dłużej pisać. Okej, okay. W tym miejscu, gdzie kończy nam się ten punkcik, możemy sobie znowu dorysować teraz na przykład tutaj końcówkę piątki. Klikamy sobie znowu literkę U i powinniśmy widzieć teraz. Przez przypadek kliknąłem Ctrl Z i nie mogę cofnąć, dlatego jeszcze raz, klikamy sobie, znaczy wpisujemy sobie 5, jedziemy sobie tutaj na końcówkę właśnie, gdzie ta piątka została narysowana, dorysowujemy kreseczkę, tworzy nam się kolejny punkcik, jedziemy sobie dalej, wpisujemy sobie 0, jedziemy sobie dalej, wpisujemy znowu 0, jedziemy dalej, L, I, K oraz E, ojojoj się nie zmieściło, ale to nic nie szkodzi. Ok, no i zobaczcie, mamy teraz animację właśnie pisania zrobioną w naszym After Effects, jednakże na razie się to tak prezentuje. My sobie troszeczkę to upiększymy. Jak klikniemy sobie literkę U, no to oczywiście rozwijamy sobie te wszystkie tutaj warstwy właśnie rysownicze, że tak to powiem. I teraz tak, wszystkie te punkciki sobie troszeczkę przyspieszymy, żeby to się szybciej te teksty pojawiały, żeby one tak długo się nie tworzyły. Dobra, no i zobaczcie, teraz mamy naszą animację tworzenia właśnie rysunku zrobioną. No i naturalnie możemy sobie nałożyć transparentność, czyli teraz jak mamy czarne tło, klikamy sobie tutaj opcję transparent i te nasze teksty, znaczy to, co narysowaliśmy, jest na transparentnym tle. Możemy sobie w efektach nałożyć efekt glow, który pozwoli nam właśnie nałożenie jeszcze takiego blasku właśnie na nasz tekst, znaczy na nasze właśnie rysunki, no i w ten sposób uzyskaliśmy coś takiego. Możemy się jak najbardziej z tym wszystkim bawić, to już zależy od waszego użytku, ja wam tylko pokazałem, jak to działa, jak to wygląda. Pełna dowolność, wasza kolej. Działajcie, twórzcie i się bawcie, a my lecimy do kolejnego efektu. A, i tylko wam pokażę, że jak wrócimy do Premiera Pro, no to ta animacja jest tutaj już zastosowana. Poradnik, jak montować jak dany YouTuber, nie jest sobą, gdy nie pokazuje wam przejść, który korzysta dany twórca. Jeżeli chodzi o przejścia Jacoba, które u niego występują w filmach, czyli te glitche, takie poruszanie się, to te przejścia również jesteście w stanie zrobić w After Effects. Czyli na przykład, przykładowo, mamy tutaj dwa klipy, zaznaczamy obydwa, klikamy prawym przyciskiem myszki, wybieramy opcję Replace with After Effects Composition i w tym miejscu pomiędzy tymi dwoma klipami nakładamy przejście, które, no właśnie. Jeżeli chodzi o przejścia, z których montażysta jego korzysta z, domyślam się, że na 90% jest właśnie stąd, mogę się mylić oczywiście, aczkolwiek posiadałem kiedyś dostęp do takiej paczki jak Flexile, która mi się, nie wiem, czy odpali, czy nie odpali, tak, odpali się, jednakże jest plus i minus tego. Plus jest taki, że... plusy są takie, że macie przejścia jak u Jacoba, minus jednak jest taki, że ten plugin, te przejścia, które się znajdują w Flexile'u są w abonamencie jakby, czyli po prostu chodzi tutaj o to, że do Premiera Pro, do After Effects'a można kupić różne rozszerzenia, różne paczki, różne efekty,
które są płatne, tak? Ale głównie zazwyczaj płacimy sobie raz i mamy pełną dowolność i możemy sobie dożywotnie z tych efektów korzystać. Jeżeli chodzi jednak o Flexal, jest to w formie abonamentu, czyli po prostu płacicie okresowo, na przykład co miesiąc, co rok, zależy od waszego planu, jaki sobie wybierzecie. Nie wiem, jakie są tam ceny, bo ja jeszcze jak byłem w beta testach i miałem darmowy dostęp do tych efektów, co się w tej paczce znajdują i spośród różnej tam społeczności testowaliśmy właśnie tą paczkę, czy wszystko jest ok i tak dalej, to miałem dostęp właśnie do tych przejść. Ja chyba sam nawet korzystałem z tych przejść na moim kanale, na wstępach tych na wstępie moich filmów. Tam już takie glitche mogliście zauważyć. Teraz ich nie ma, bo już po prostu nie mam dostępu do tej paczki. Jeżeli ktoś by chciał sprawdzić, jakie są ceny i tak dalej, bo ja naprawdę się w to nie zagłębiałem od ostatniego roku. Nazywa się to Flexal, możecie wpisać, zobaczyć. Ja niestety nie mam dostępu, więc wam nie zaprezentuję tych przejść, jednakże bardziej chciałem wam powiedzieć, gdzie możecie je znaleźć. A jeżeli chodzi o dodanie tych przejść do naszego filmu, no to tak jak inne przejścia w After Effects, dodajemy naprawdę bardzo, bardzo, bardzo prosto. Czyli chociażby na przykładzie paczki Motion Pro, która również jest płata, jednakże dostęp do niej macie dożywotni, to mamy różne inne przejścia. Niekoniecznie może będą te same glitche co u Jacoba, jednakże jeżeli jakiś efekt wam się spodoba, no to wystarczy, że klikamy sobie apply, czekamy, aż to przejście zostanie nałożone na nasz klip. I zobaczcie, automatycznie nam się ten marker tutaj ustawi. Jeżeli nie, no to oczywiście sami musimy ustawić. No i nasze przejście mamy zastosowane właśnie w naszym filmie. Jak widzicie, tylko musi się oczywiście przerenderować, wiadomo. No i ten glitch jest nałożony już na nasz materiał, jak widzicie. I tak to właśnie się prezentuje. Jeszcze u Jacoba widziałem w jednym filmie takie kartonowe efekty. Jeżeli chodzi o to, to też jest do tego paczka. Możliwe, że znajdziecie też efekty takie za darmo. Była kiedyś taka paczka, w której te efekty były w wersji próbnej jakby, czyli darmowej. Oczywiście nie było dostępu do pełnej bazy tych efektów, bardziej do takiej minimalnej, nie wiem jak to teraz wygląda. Ta paczka nazywała się Motion Factory Classic, jednakże ona mi nie działa. Miałem ją w starym After Effectsie, którego już nie mam zainstalowanego i tam mi działała ta paczka, a jak sobie teraz zainstalowałem te nowe After Effectsy, to już tutaj nie jest to kompatybilne i bym musiał po prostu pewnie zainstalować Motion Factory na te aktualne, na przykład 2022 rocznik After Effectsa. Jednakże jest jeszcze taki inny plugin dość popularny, nazywa się on RTFX i nie wiem czemu on mi się teraz nie wczytał. O, dobra, musiałem chwilę poczekać. No i w którym się znajduje naprawdę mnóstwo takich elementów, które właśnie się pojawiły na początku filmu Jacoba. Mamy tutaj ognie, mamy tutaj różne takie bardziej wodniste rzeczy, nie wiem jak to nazwać. Jednakże jeżeli ktoś tworzy jakieś animacje takie kartonowe czy coś, to naprawdę znajdzie tutaj coś dla siebie. Jest tego naprawdę sporo. I to też nie jest jakieś ciężkie, jeżeli chodzi o dodanie. Klikamy sobie po prostu raz czy tam dwa razy, czekamy, aż tam się to zimportuje do naszego programu. Pyk, no i mamy. Mamy czy nie mamy? Powinniśmy mieć. Ctrl-C, nałożymy sobie to tutaj na nasze teksty, na nasze napisy. Ctrl-V. No i zobaczcie, mamy właśnie ten efekt na przykład tutaj nałożony na nasze napisy, więc no niestety wszystko w dzisiejszych czasach jest płatne. Jednakże jeżeli ktoś pracuje i z tego zarabia i chce polepszyć swoją jakość, no to zazwyczaj inwestuje właśnie w różne nowości. Oczywiście wiadomo, mamy rocznik 2022, możemy sobie skrakować to, no ale z wiadomych przyczyn ja wam tego pokazać no nie pokażę. Jednakże jesteście w stanie zrobić swoje indywidualne animowane przejścia, które też używa Jacob w swoich filmach i do tego potrzebujecie tylko After Effectsa. Jeżeli nie chcecie wydawać kasy na tamte wcześniejsze przejścia, które wam pokazałem, możecie zrobić swoje własne, więc kliknijmy sobie tutaj nową kompozycję, abyśmy po prostu stworzyli nową kompozycję w rozdzielczości Full HD, czyli 1920x1080, ok. No i stworzymy sobie właśnie taką szybką animację po prostu zmieniania scen. Klikamy sobie tutaj w prawym, znaczy klikamy sobie w tym miejscu, w tym obojętnie czy na timeline, czy tutaj, gdzie mamy wszystkie nasze warstwy. Klikamy sobie prawym wszystkie myszki, wybieramy opcję New i wybieramy opcję Solid. Dzięki czemu tworzy nam się tło, jakby taka figura, prostokąt. No i tak, u Jacoba jest kolor biały i fioletowy, więc najpierw sobie stworzymy figurę białą. Ok, i są dwie animacje. Jedna animacja jest takim kółkiem, druga jest właśnie takim bardziej prostokątem, który tak przejeżdża. Najpierw zrobimy ten prostokąt, więc sobie rozwijamy tutaj tą strzałeczkę. No i przy transform klikamy sobie przy rotation tutaj tą wartość i wpisujemy 45, a przy skali sobie powiększamy ją. Ok, do takiej rozmiaru myślę, że będzie ok. Dobra. I dajemy sobie w prawy górny róg, tak jak to właśnie teraz zrobiłem. Jedziemy sobie na wstępnie wskaźniki na sam początek. Przy position klikamy zegareczek, jedziemy sobie gdzieś dotąd. Jedziemy sobie tą naszą warstwą białą w lewy dolny róg. No i zobaczcie, mamy coś takiego. Zaznaczmy obydwa punkciki. Następnie klikniemy F9. No i dzięki temu dodaliśmy ease do naszej pozycji.
Dzięki czemu, zaznaczając obydwa punkty i przechodząc do opcji Graph Editor, możemy sobie chwycić właśnie za, zaznaczyć nasz cały wykres, jak ja to przed chwilą zrobiłem, i chwycić za jeden z punktów, na przykład ten żółty po prawej stronie, i w ten oto sposób uzyskujemy coś takiego, że po prostu na początku się ta animacja szybko pojawia, a następnie po prostu ona zwalnia. Możemy sobie troszeczkę ten wykres poszerzyć, przesuwając w prawo, no i coś takiego myślę, że sobie zostawimy. Ok, dobra, i teraz tak, Ctrl D, przesuwamy troszeczkę w prawo. No i teraz przy White Solid sobie klikamy Ctrl Shift Y. No i zamieniamy ten kolor na, powiedzmy, taki fioletowy, pomarańczowy, nie wiem jak, no po prostu na taki, co jest u Jacoba. I wtedy w ten sposób uzyskujemy właśnie przejście takie, jak jest u Jacoba na filmach. I teraz tak, zrobimy to samo, tylko teraz właśnie w kółku. Więc sobie może stworzymy jeszcze jedną kompozycję. Ok, jeżeli chodzi o animację z kółkiem, tutaj też nie będzie jakiegoś wielkiego problemu, jednakże troszeczkę będziemy się musieli pobawić z maską. Już wam pokazuję. Tutaj w lewym górnym rogu macie różne narzędzia właśnie, z których możecie korzystać. Nas będzie interesować to narzędzie z figurą. Domyślnie jest tutaj prostokąt, jednakże nas będzie interesować kółko, więc musimy sobie wybrać to nasze narzędzie, a następnie tak jak nam tutaj pokazuje i podpowiada program, w nawiasie jest literka Q, więc klikam literkę Q do momentu, aż tutaj zobaczę kółko. Ok, jest. Tworzymy sobie kółko z shiftem najlepiej, aby po prostu one było równe, równe kółko. A następnie szukamy czegoś takiego jak aligny, takiej właśnie zakładki, i tutaj sobie klikamy w tym miejscu i w tym miejscu, aby po prostu to kółko wyśrodkować. Ok, może nam się różni nasze kółko i u was i u mnie, ponieważ u mnie się stworzył obrys. Ja sobie obrys usunę, a tutaj sobie właśnie nadam kolor. Więc po prostu przy fill ustawiamy sobie kolor, jaki chcemy właśnie naszego kółka. Dobra, teraz tak, kółko dajemy sobie w lewy dolny róg, tak jak to teraz zrobimy. No i teraz tak, klikamy S na klawiaturze, wpisujemy 0, klikamy zegareczek, jedziemy troszeczkę w prawo, powiększamy, powiększamy, aż to kółko się powiększa cały ekran. No i zobaczcie, mamy taką animację zrobioną. Znowu sobie nadam Easy Ease, czyli zaznaczyliśmy obydwa punkty, kliknąłem F9 na klawiaturze. Troszeczkę ten punkcik sobie może jednak przybliżymy. Ok. Możemy sobie troszeczkę ten Easy Ease poprawić. Dobra, i teraz tak, Ctrl D. Przesuwamy sobie oczywiście troszeczkę w prawo, zmieniamy kolor na fioletowy. Ok, mamy coś takiego, zobaczcie. No i teraz musi nam się to kółko tutaj schować, tak? Czyli po prostu w momencie, kiedy ta animacja już jest na takim etapie, że cała przysłania nasz czarny ekran, klikamy Ctrl D. Na razie chowamy tą warstwę, możemy sobie ją nazwać maska. Zaznaczamy obydwie warstwy na dole, klikamy prawym wszystkie myszki, wybieramy opcję Pre-Compose, która pozwala nam po prostu złączyć obydwie warstwy w jedną warstwę. No i wpisujemy na przykład przejście. Ok. Następnie klikamy sobie tutaj opcję Toggle Switches and Modes i przy Node wybieramy sobie Alpha Inverted. I teraz tak, jak nałożyliśmy Alpha Inverted, no to mamy coś takiego, że mamy sam biały obrys. Tu i tu jest warstwa Alpha. I teraz tą naszą maskę przesuniemy sobie w prawo. Dzięki czemu uzyskujemy właśnie animację przejścia właśnie takiego kółkowego. Jednakże musimy to zrobić w ten sposób, że kiedy tutaj w tym rogu już jest zasłonięta jeszcze nasz obraz, to dopiero tutaj się będzie to kółko pojawiać. O, czyli ja bym to zrobił w ten sposób, tak jak jest teraz. No i tak będzie super. No i w ten oto sposób, jak widzicie, uzyskaliśmy również to przejście w stylu takiego kółka. Więc jak widzicie, jest to naprawdę banalnie proste, jednakże troszeczkę czasu trzeba poświęcić. Oczywiście jak macie jakieś pytania, to możecie je śmiało pisać w komentarzach. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli wam pomogłem. I widzimy się na zakończeniu dzisiejszego odcinka. Okej, więc dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka do końca. Jeżeli film wam się spodoba, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrypcję, zaznaczkę na moim kanale, bo mi wtedy naprawdę bardzo, bardzo miło. Ja tymczasem nie przedłużam, życzę wam miłego weekendu, bądź też innego dnia, zależy kiedy to oglądacie. Trzymajcie się, do następnych poradników, cześć!